Hejka, hejku, bez kropka. I tak wiem, wczoraj nie pojawił się vlogmas, ale to było spowodowane tym, że wczoraj miałem bardzo mało czasu na nagranie. Cały dzień tak naprawdę spędzałem swój pokój przed świętami. Także no niestety musicie mi to wybaczyć. No i z tego powodu też na przykład właśnie dzisiaj się pojawią najprawdopodobniej dwa filmy. No ale na początek zaczniemy z takim troszeczkę mniej, też takim świątecznym. Owszem, miała się pojawić recenzja tego Mecha Kaja, aczkolwiek dzisiaj nagramy sobie taką recenzję, jeszcze taką przed tym. Tutaj, żeby tak się wprowadzić jeszcze w takie tutaj zakończenie takich tutaj tych polibagów. Ponieważ mam jeszcze jednego polibaga. Ostatnio się pojawił film właśnie, gdzie był polibag z Lego Dreams oraz Lego City. Dzisiaj jest... Jezu, zakrzyciłem się śliną. I dzisiaj mamy polibaga z Lego Friends. Kupiłem go, ponieważ naprawdę jest on bardzo tutaj ładny moim zdaniem. No ja ogólnie Lego Friends nie zbieram i tutaj jakby mam tylko właśnie jedną figurkę, ponieważ miałem do customa sali rok temu. Jest też naprawdę bardzo fajna. Między innymi też przez to, że tutaj zobaczcie, mamy takiego tutaj oto zwierzaka. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. No i mamy tutaj taką plażę, która jest no niestety tutaj bardzo zanieczyszczona. W sensie tutaj są tutaj pełno śmieci jakby leży. Mamy tutaj też jakiś krem z filtrem albo sok. Tutaj możecie mi napisać, jakby to tutaj uważacie o tym. Mamy tutaj taki różowy śmietnik. No jak tu mówiłem, pełno śmieci tutaj leży oraz takie tutaj drzewko. Ale mamy także elementy, takie jeszcze, deskę do tutaj serkingu, możemy ją tutaj postawić, oraz takie tutaj płetwy. A co do figurki, to figurka prezentuje się w ten sposób. Ja nawet nie wiem, o co chodzi tam jakby, jaka jest jakby fabuła tego nowego i tego starego Lego Friends, także nawet nie wiem, jak ta figurka się nazywa. Aczkolwiek ma bardzo fajne włosy i chyba je sobie kiedyś wykorzystam do Lego odcinki fabularne. Także tak, no i co, ona ma tutaj taki tutaj chwytak, który może chwytać właśnie te śmieci i wsadzać je do tutaj śmietnika, także moim zdaniem bardzo fajny pomysł na polibag, adekwatny właśnie do aktualnej sytuacji na świecie, no bo jak wiemy, coraz częściej właśnie plaże czy też inne miejsca są zanieczyszczone, w sensie są jakby no tutaj wiecie, no po prostu śmieci są, a tutaj można po prostu się już od małego po prostu uczyć, że powinniśmy, kurde, czemu ona nie chce stać, okej. Okay. Że powinniśmy po prostu sprzątać śmieci. No dobrze, no to tak się prezentowała ta budowa. Dajcie mi znać, jak wam się podoba. Moim zdaniem jest to bardzo fajny polibag. No, ale teraz przejdziemy już do kalendarza adwentowego. Dobrze, dzisiaj mamy 24, ale otwieramy jeszcze za wczoraj, 23. Także uwaga, otwieramy i dzisiaj mamy lotnie dla Ewoka, także tutaj już ją wam złożę. Koło jeszcze sobie otworzymy ten z Wedla kalendarz adwentowy, tutaj też mamy 23 oczywiście i dzisiaj mamy prezent. Także już to wam złożę. No i dzisiaj się jeszcze pojawi, tak jak mówiłem, jeden jeszcze odcinek prawdopodobnie, jeżeli nie, no to jutro po prostu będą dwa i tutaj będzie ten świąteczny. Lotnia jest już tutaj złożona i idealnie się będzie tutaj ona komponowała z Ewokiem, który jest już w tym okienku. Także co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że tutaj mi wybaczycie to, że tutaj się nie pojawił filmik. No i co? No i do zobaczenia jeszcze albo dzisiaj, albo jutro, no i wesołych świąt oczywiście.